Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Xelki. Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o naszym konkursie, który wygrała Ula na wiosenną metamorfozę z marką Xelka. Razem z Martą postanowiłyśmy Ulę trochę przeobrazić i pokazać, że w rozmiarze XL też można czuć się super swobodnie, wyglądać pięknie i tryskać energią. I Marta teraz o tej stylizacji właśnie opowie. Ula na co dzień nosi ciemne kolory i dzisiaj postanowiłyśmy to zmienić. Pierwsza stylizacja jest to taki total nude look, bardzo taka basicowa, codzienna i działająca rozświetlająco. Powoduje, że Ula od razu tak wygląda bardzo energetycznie, przyciąga wzrok i uwagę. Pięknie kontrastuje z włosami. Bluzka, którą ma na sobie Ula, jest to bluzka dopasowana do ciała, ale prążkowana, dzięki czemu bardzo ładnie wydłuża sylwetkę i wysmukla ją. Jeżeli chodzi o spodnie, one są wykonane z ekoskórki. Tutaj łamiemy trochę stereotypy, ponieważ spodnie są jasne, a też wydłużają właśnie sylwetkę dzięki podwyższonemu stanowi. No i całość dopełniają sandałki, które też są na lekkim obcasie i dzięki temu wysmuklają nogę. Ula, powiedz nam może, jak się czujesz w tej stylizacji? Widziałaś się przed chwilą w lustrze i na pewno masz jakieś spostrzeżenia. Znaczy, powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczona. Jest to stylizacja niby basicowa, ale czuję się w niej bardzo elegancko i bardzo kobieco przede wszystkim. Bardzo mi się podoba, na pewno w swoim nowym stylu pójdę tym tropem. Jestem bardzo zadowolona. Tak, tutaj tą stylizację też można wykorzystać na różne sposoby, ponieważ wystarczy założyć marynarkę, na przykład coś w takim stylu, jak ja mam na sobie i od razu robi nam się taka stylizacja biznesowa. Natomiast gdybyś Ula założyła do tego jakąś mocniejszą biżuterię, to już mamy fajny look wieczorowy na jakąś kolację czy wyjście z przyjaciółmi. Albo na randkę. Dokładnie. Kolejną stylizację, którą przygotowałyśmy dla Uli, a której nigdy nie miała w swojej szafie, jest piękna, czerwona, dzianinowa sukienka. Pięknie podkreśla jej kształty z racji tego, że ma kopertowy dekolt i jest wiązana w talii, co pięknie zarysowuje jej talię oraz za kolano z małym rozcięciem. Ula, powystaw nogę. Z małym rozcięciem, które pięknie wydłuża jej sylwetkę, nadaje takiej kobiecości, takiego pazura trochę, uzupełnione o czarne szpilki. Ula, powiedz, jak się czujesz w tej stylizacji, bo muszę Ci przyznać, że wyglądasz pięknie i Ci jej zazdroszczę. Muszę przyznać, że czuję się w tym bardzo dobrze, jest z bardzo miłego materiału, czuję się po prostu komfortowo. I tą stylizację też założyłabym na randkę. O tyle jest fajna ta sukienka, że faktycznie można ją założyć na randkę i tutaj bardziej pokazać dekolt, ale można też troszeczkę zakryć i ubrać ją z marynarką do pracy. Ale powiedz, Ula, czy jakbyś przeglądała na przykład stronę internetową XL-ki, wybrałabyś sobie tą sukienkę? Przyznam szczerze, że nie widziałam siebie w tej stylizacji, ale bardzo mi się podoba i uważam, że bardzo mi pasuje. Wyglądasz pięknie. Tak, ja jestem pewna, że gdziekolwiek Ula by nie poszła w tej kreacji, to zrobiłaby efekt wow. Tak, na nas zrobiła. Tej wiosny totalny must have to kolory. Przede wszystkim odcienie żółtego i zielonego. I właśnie na ten kolor postawiłyśmy w stylizacji Uli, która jest totalnie basicowa pod spodem. Biały prążkowany top, czarne spodnie, czarna nerka i czarne szpilki, ale przełamałyśmy to żakietem w kolorze zieleni, takiej jasnej zieleni, trawiaste nawet troszkę można powiedzieć. Długość taka do połowy uda,
co bardzo wydłuża ulę i myślę, że nadaje jej takiego blasku i pasuje z jej włosami. Ale te kolory pasują do każdego tak naprawdę, do każdego typu urody, bo podkreślają naszą aparycję i jesteśmy w tym tacy energetyczni. Energetyczni, dobrze. I widzicie, to samo jest u Marty i u mnie z kolorami. Tak, ten żakiet bardzo pięknie kontrastuje z włosami Uli i podkreśla jej typ urody. My jesteśmy obie z Iwi zachwycone tym efektem. Tak. A powiedz mi, Ula, jak ty się czujesz? Czuję się bardzo wesoło. Jestem zaskoczona, jak dobrze się czuję właśnie w tych kolorach. Czuję się bardzo wiosennie i bardzo też podoba mi się ta nerka, która pasuje troszkę do takiego sportowego stylu, a jednocześnie jestem elegancka i czuję się też bardzo energetycznie przez te kolory. To prawda, kolory dodają nam energii, dlatego my z Martą też postawiłyśmy na akcent kolorystyczny. Ja w swojej prostej stylizacji, bo czarne spodnie, uzupełniłam o taką cytrynową bluzkę, która jest bardzo ciekawa ze względu na swoją konstrukcję. Ja się lubię zazwyczaj w takich dosyć dopasowanych rzeczach, a mimo to, że bluzka jest dosyć oversize'owa, czuję się bardzo, bardzo dobrze i wydaje mi się, że też ładnie wyglądam ze względu na ten dekolt, łódka taka, bardzo, bardzo ciekawa. No i ten rękawek, który jest na 3/4, taki trochę nietoperz. Bardzo, bardzo mi się podoba. A Marta? Ja tym razem mam na sobie sukienkę w takim sportowym stylu, ponieważ ona jest zakończona takimi taśmami w neonowym, zielonym kolorze. Bardzo fajnie to ożywia całą stylizację, bo tutaj są klasyczne też czarne szpilki do tego dobrane. Natomiast sukienka ma też kieszenie, dzięki czemu możemy tak się luźniej poczuć. Jest to takie wygodne. I dopełniłam to torebką na pasku, która bardzo fajnie się komponuje właśnie z takimi stylizacjami lekko sportowymi. Marta, a czy do tej sukienki ubrałabyś sportowe buty? Jasne. Adidasy wyglądałyby do tego też fajnie, trampki. Tutaj możemy też szaleć, jeżeli chodzi o dodatki. One zmienią nam charakter stylizacji, jeśli chodzi o tą sukienkę. Super. Tym razem wystylizowałyśmy Ulę w sukienkę, ale ubraną na sportowo, ponieważ zestawiłyśmy ją z Adidasami, dzięki czemu jest to bardzo wygodny strój, ale jednocześnie kobiecy, ponieważ sukienka jest dopasowana i wykonana z prążkowanej dzianiny, która pięknie wysmukla sylwetkę. Chciałyśmy Wam pokazać właśnie, jaka jest forma sukienki, ale teraz dodam jeszcze do tego akcent kolorystyczny, żeby ożywić całość. Tutaj mamy bardzo fajną taką oryginalną bluzę. Ma bardzo oryginalny właśnie krój, ponieważ dół jest asymetryczny i jest ona w zielonym kolorze, który dodaje energii, ale również podkreśla tęczówkę Uli, która również jest zielona. Bluza ma kaptur i kieszenie, co też przydaje się wieczorami, bo kaptur chroni nas przed wiatrem, a dodatkowo w tej stylizacji, jeżeli podmienimy sobie tylko buty, to możemy wyskoczyć na szybkiego drinka. Zgadza się. W kolejnej stylizacji wystylizowałyśmy Ulę w połączenie brązu i takiego kremowego koloru. Sweterek właśnie jest wykonany z takiej mięciutkiej, cieniutkiej dzianiny, która świetnie się sprawdzi nie tylko wiosną, ale także latem. Dzięki temu, że ma dekolt w serek, bardzo ładnie tutaj wysmukla całą górę. Jest luźny, więc można czuć się w nim swobodnie i ubrać go zarówno do stylizacji bardziej eleganckiej, jak i totalnie takiej codziennej, do jeansów na przykład. Natomiast my dzisiaj postawiłyśmy na brązowe, takie dopasowane spodnie, które też bardzo pięknie pasują do typu urody Uli. Są to jej kolory. Na nogach mamy sandałki, a całość dopełnia kopertowa torebka, wykonana z takiego materiału troszeczkę imitującego skórę węża, również w kolorach właśnie takiego ciepłego brązu. Myślę, że te kolory są bardzo pasujące do Uli, do jej makijażu, koloru włosów.
I że czujesz się w tym dobrze. W każdej stylizacji, którą przyszykowałyśmy dla Uli, staramy się jak najbardziej podkreślić kobiecość jej sylwetki. W związku z tym znowu mamy spodnie, które mają trochę podwyższony stan i są przylegające do ciała, więc robi nam się tutaj takie wcięcie w talii, jest to bardziej podkreślone. W tej stylizacji główną rolę gra bluzka. Dzięki temu, że ma taki mocny, intensywny, fuksjowy kolor, od razu przyciąga wzrok i uwagę, a jednocześnie stylizacja jest bardzo klasyczna. Bluzka jest też zakończona gumeczką. Jest taki łódkowy dekolt, który możemy nosić właśnie w takim hiszpańskim stylu, albo jeżeli to jest na przykład stylizacja do pracy, możemy sobie zasłonić ramionko. W talii Ula ma też założony pasek, który bardzo ładnie jeszcze tutaj wszystko podkreśla. I tą stylizację dopełnia torebka na łańcuszku, która zarówno się fajnie sprawdzi na dzień, jak i na wieczór. Ula, a jak ty się czujesz w swojej stylizacji? Czuję się bardzo fajnie, spodnie są dopasowane, jednocześnie bardzo wygodne. Bluzka jest ciekawa, tego stylu nie miałam jeszcze na sobie, natomiast czuję się bardzo fajnie, gumka mnie nie ciśnie. Bardzo piękny kolor, uważam, że pasuje do mojej urody. To prawda, pasuje do twojej urody. Ja chciałam jeszcze powiedzieć dwie rzeczy o bomberce Marty, bo to jest bomberka, którą można założyć tak naprawdę na każdą okazję i dopełnić każdą stylizację. Niezależnie od koloru i niezależnie od fasonu, który będziemy miały pod spodem, można to założyć i wyjść w tym do kina, do biura, na randkę, wszędzie. Także zachęcamy was serdecznie do odwiedzania strony XL-ki i no, wiosna tuż, więc śmiało. Mam nadzieję, że zaczerpniecie inspirację z tego, co dzisiaj tak wam przekazałyśmy i pokazałyśmy. I mam nadzieję, że Ula też przemyci trochę kolorów w swoim stylu. Na pewno. Czy do twojej szafy trafi czerwień i róż? Myślę, że bardziej beż i czerwień, ale jestem bardzo zadowolona. Świetnie. A powiedz, jak ci się przygoda z nami i XL-ką podobała? Było bardzo fajnie, poznałam dzisiaj naprawdę fajnych ludzi, czuję się fajnie, kobieco, polecam wam także branie udziału w takich konkursach, bo możecie się nie spodziewać, a może spotkać was fajna przygoda. Tak, my też zapraszamy i zachęcamy do udziału. Kolejne edycje już przed nami, więc trzymajcie się i do zobaczenia.